ze mną w studiu już kolejny gość, Justyna Sobota. Witam Cię bardzo serdecznie. A rozmawiać będziemy na temat golfa. Golf sportem dla każdego, to się zaraz okaże tak naprawdę, bo ja słyszałam, że golf to jest bardzo elitarny sport, przeznaczony tylko i wyłącznie dla tej określonej grupy społecznej. Czy tak jest, czy to już jest tylko mit? Znaczy, ja wolałabym to zdementować, aczkolwiek celebrytów i tych największych bogaczy też jest dużo w golfie, no bo wiadomo, że jest to sport, który przyciąga wszystkich. Tu jednak chciałabym podkreślić, że może grać każdy. Przykładem jestem ja, moja rodzina, moje dzieci. Jest nas piątka i wciągamy wiele osób. Ich kolegów, ich koleżanki, moich znajomych, naszych wspólnych krewnych. To grono golfistów coraz bardziej się rozszerza. Oczywiście, że tak. Ty pracujesz nad rozwojem golfa w naszym kobiecego. Kraju, przede wszystkim właśnie w Poznaniu, nad rozwojem golfa kobiecego, jak sama wspomniałaś. Dlaczego warto zainwestować w ten sport? Dlaczego warto zainwestować? Ja zawsze powtarzałam, że dla mnie jest to sport jako głównie matki, metoda wychowawcza, bo ja te moje dzieciaki mam cały czas przy sobie. To jest sport głównie weekendowy, ponieważ jest bardzo czasochłonny, więc my wszystkie weekendy spędzamy razem. Mimo, że są to chłopcy w okresie dojrzewania i różnie to bywa z tym czasem dla rodziny, ale tak mówię, od marca do końca października, do listopada, jeśli śnieg nam nie przeszkadza tak jak teraz, to gramy notorycznie. Gramy wszystkie weekendy i gramy razem. No i jak sobie kobiety radzą na polu golfowym? Czy są rywalkami dla mężczyzn? Na pewno. Na pewno powiem, że moje pierwsze takie styczności z golfem kobiecym, pierwszy turniej, trochę mnie rozczarował. Stąd moja decyzja o tym, żeby zrobić uprawnienia sędziowskie. Dlaczego rozczarował? Ponieważ niewiedza kosztuje. Bardzo dużo punktów karnych nazbierałam za to, że po prostu nie wiedziałam, jak to funkcjonuje, a kobiety są bardzo restrykcyjne. Jak się gra z panami, no jest to zawsze przymrużą trochę oko, a może tak być, a jednak kobiety dokładnie mi zliczyły zawsze wszystkie punkty, gdzie to no, dużo stresu kosztowało na początku. Ale teraz już mówię, mam swoją wiedzę, mam uprawnienia, więc wiem, co wolno, a czego nie wolno. Jak wygląda taka nauka w golfa? Czy grać w golfa może nauczyć się każdy? Każdy. Ja nie jestem typem sportowca, jak widać. Czyli nie ma jakichś większych wymagań takich typowo sportowych, że trzeba mieć nie wiadomo jaką sylwetkę, wydolność. To wychodzi z czasem. Jeżeli chce się coś więcej z siebie dać na polu, czyli wyniki mają być lepsze, no to człowiek zaczyna inwestować w dodatkowe zajęcia. Tak jak u nas teraz zimą, wszyscy się przygotowują do sezonu, czyli zaczynamy intensywnie trenować. Siłownia, basen, pod okiem trenerów i przygotowujemy się już do sezonu. Do sezonu letniego. No właśnie, bo co robimy w momencie, kiedy, tak jak dzisiaj, niestety jest śnieg za oknem? Czy nadal jest jakaś możliwość w Poznaniu, żebyśmy mogli grać w golfa? Jest. Są symulatory golfowe. W Poznaniu nie ma ich dużo, raptem jest jeden. Ale jest, jest, to ważne. Jest, tylko jest to ograniczenie, że mogą wtedy tylko cztery osoby grać. No. I jak nas jest większa drużyna i chcielibyśmy zagrać cały turniej, no to jest ograniczenie czasowe. No. No bo jak chcemy wszyscy, no to tamci muszą siedzieć, patrzeć. No ale o tyle jest przyjemnie, że się człowiek nie nachodzi. Siedzą wszyscy, obserwują z jednego miejsca. Jak to powiedział kiedyś nasz znajomy, i do baru jest blisko. Powiedz mi, kiedy golf stał się twoją pasją? Od czego to się wszystko zaczęło? Czy ktoś zaraził cię tą pasją? Tak, to był mój mąż, który przez to, że pracowaliśmy w spółce zagranicznej, gdzie wszystko się zaczyna i kończy na polu golfowym. Przez to, że konferencje tam są w Stanach, a tam jest to naturalny sport, golf. No my byliśmy jedyni, którzy nie graliśmy w golfa, więc trzeba było albo się przystosować, albo siedzieć na tej konferencji. No więc i nie powoli. Żałujesz, że się przystosowałaś? Ja nie żałuję. Trwało to długo, bo pierwsze moje podejście i próby mojego męża, żeby mnie zachęcić, niestety to było fiasko z jego strony. Ja twierdziłam, że jest to sport dla osób starszych, nie do końca takich jak ja, że jest zbyt stateczny, że mało wymaga. Naprawdę się myliłam. Potem już zaczęły się profesjonalne lekcje, był profesjonalny trener, no i stało się to pasją, gdzie boleśnie na początku próbowałam jakoś zarazić moich chłopców, byli bardzo przeciwni, ponieważ tak jak wszyscy mówili, nie, to jest elitarny sport, my nie chcemy, ale po pierwszej lekcji przyszli i powiedzieli okej. Spróbujemy. No i teraz to jest naprawdę, tak jak mówię, od kiedy topnieją pierwsze śniegi,
pozwolą nam wejść na pole, żeby nie uszkodzić trawy, no to do ostatniego, że tak powiem, do ostatniej ładnej pogody gramy notorycznie, nie? Każdy weekend. Czy golfista, przyszły golfista powinien posiadać konkretne umiejętności? Znaczy, no, są, jest to wiedza na pewno, taka podstawowa wiedza golfowa, tak jak przepisy i etykieta. I to jest, nabywa się to na początku z tak zwanym zieloną kartą. Bez tego nie można wejść nigdzie na pole. Po uzyskaniu zielonej karty odbywają się turnieje, gdzie odpowiednio nabywamy coraz lepsze umiejętności. Nauczymy się walczyć ze stresem, który niestety mocno wpływa na wynik. No i to potem też powoduje, że człowiek chce się doskonalić, tak? Bierzemy kolejne lekcje, zaczynamy coraz więcej z innymi trenerami pracować sami nad sobą i dochodzimy do takiego momentu, gdzie stwierdzamy, że tak, umiejętności są, sprzęt jest, ale jest jeszcze jakiś problem. No i z reguły to jest problem mentalny. Stąd też mój pomysł na to, żeby skończyć psychologię sportu. No i powoli zaczynam pracować z osobami, które mają innego typu problemy, niekoniecznie już techniczne. Tutaj będziemy mówić również o zajęciach przede wszystkim golfowych dla kobiet. Dla kobiet. Na tym się skupimy już po krótkiej przerwie, ale jeszcze chciałam zadać pytanie, bo tutaj często pada takie pytanie, mam wrażenie, że golf to jest, tak jak już wcześniej wspomniałyśmy, elitarny sport, ale też drogi sport. Czy golfa możemy porównać na przykład, nie wiem, do snowboardu? Czy to są te same koszty, czy zupełnie inne, wyższe, niższe, jak znaczy, to wygląda? Ja myślę, żeby to proporcjonalnie rozłożyć na dni, ile możemy grać w golfa, a ile korzystamy ze snowboardu, czy tam z nart, no to na pewno golf wygrywa. Bo na deskę czy na narty jedziemy na tydzień, dwa, raz do roku, dwa razy, maksymalnie, niewiele osób sobie może pozwolić na więcej, a tutaj przy tym koszcie, który ponosimy przy nartach, płacimy raz na rok jedną opłatę w danym klubie. No wiadomo, jeśli to się staje pasją, to ten sprzęt zaczyna być droższy, bo tak jak zaczynaliśmy na początku, to nigdy tego zupełnie nie przywiązywał uwagi. Teraz, jak już zaczynamy grać lepiej, no to człowiek szuka powodu, gdzie jest problem, no i to zaczynamy sprzęt zmieniać, dobierać jeszcze lepsze piłki i to już zaczyna się generować koszty większe, ale zupełnie niepotrzebne. Super, czyli oczywiście o golfie na pewno będziemy jeszcze mówić. Drogie panie, was przede wszystkim zapraszamy już za chwilę przed telewizory, a przed nami króciutka przerwa. Do zobaczenia.